Jak dobrze wiecie, by dostać się kompletnie na inną planetę jest dosyć ciężko. Przez to, że Wielka Rada Międzywymiarowa postanowiła zakaz podróży międzyplanetarnych. Tak więc, żeby przenosić zasoby lub osoby z danej planety, Alfy stworzyły sieć podstaw teleportujących z danego miejsca do innego. Można nazwać to miejscem teleportacji bądź po prostu teleportem. Każdy z nich ma konkretne wytyczne i są dosyć proste w obsłudze. Stajesz w okręgu lub kwadracie, w zależności jak wygląda dany teleport. Skupiasz się na miejscu, do którego chcesz dotrzeć i wypuszczasz zasób zgromadzonej w tym czasie energii. A teleport zrobi resztę za was. Jest na Ziemi taki teleport? W pobliżu niestety nie udało mi się żadnego zlokalizować, a niepotrzebnie teraz tracić czas na szukanie takiego miejsca. To na jaką cholerę mówisz nam o tym teleporcie i dostaniu się do Erdenedy, skoro nie ma tu żadnego? Bo to ja przeniosę was do Erdenedy. Możecie mnie uznać za taki teleport. Jednak ja zrobię wszystko za was, dlatego też nie musicie się martwić, że coś pójdzie nie to. A przenosiłeś już ludzi? Wielokrotnie, ale uwierz, mnie będzie bolało bardziej niż was. A jak my wrócimy? Po coś wam mówiłem o miejscach teleportu. Przed świątynią jest jeden, do którego was przeniosę i najlepiej jak już wyjdziecie cało, to udajcie się do niego i zróbcie to tak, jak wam mówił. O czym mamy myśleć, żeby tu wrócić? Najlepiej o tym miejscu. Czas na Ziemi płynie inaczej niż Bertinelli, więc powinienem być w tym czasie tutaj. Wyczuję, że chcecie się tu dostać i sprowadzę was z powrotem. Tylko błagam, nie wypuśćcie za dużo energii, bo Bertinelli ją wyczują. To jest jedyny warunek związany z teleportem. A teraz chodźcie tu wszyscy i złapcie się za ręce. Pewnie się cieszysz. Już widzę, jak on kurwa tych ludzi przenosił. Trafiliśmy w dobre miejsce. Najwyraźniej jest okrąg. Nawet napis jest. A co to znaczy? Mroczny elf. To po elficku? Gorzej. W którą stronę teraz? Chyba trzeba będzie iść tą drogą. Nie zwlekajmy więc. Ma rację, nie ma co.
Boże, nogi mi zaraz odpadną. Łatwo się mówić, to nie ty rok nie ruszałeś się z domu. Zróbmy postój. Nudy na pudy, kurwa! No raczej samo siedzenie przy ognisku, nie dać ci rozrywki. No, nie, nie o to chodzi. No ale moglibyśmy chociaż o czymś pogadać, a nie tak po cichu siedzieć. No. Nie lubię takiej ciszy. A ja myślałam, że to jednak twój żywioł. Mordo tam. No, o czym chciałbyś gadać? No nie wiem, no nawet o tym, co tu się roi w tym lesie. Mroczne elfy nie należą do gościnnych. Tak, to prawda, ale niewiele ich zostało. Jak to niewiele? Co się stało? Złe czasy przeszły do tych elfów. Wariują, zabijają się nawzajem. Nie są gościnne, więc... Nic z tego. Poza tym same lasy już są bardzo niebezpieczne. Mnóstwo tu potworów zamiast zwykłych dzikich zwierząt. Mroczne elfy nad tym nie panują. Coś musiało się wydarzyć, na co nie miały wpływu, a są bardzo zaskoczone. Jak mówiłem, to zły czas dla elfów. Bardzo zły czas. Ryj, wszystko gra? Słyszałem coś. Co kręci? Przy tych lasach? Przy samej świątyni dosłownie? Znaczy do tej świątyni to jeszcze chyba kurwa daleko. Wymyślili sobie kurna drogę! Bójdę. Izak! Co jest? Wynoście się z tych lasów, nie jesteście tu mili widziani. Chędusz się! Jeszcze słowo mieszańców. Zostaw go! Wszystko gra? Tak. Elfka, światło. I jeszcze lepiej. Klęski żywiołu wojny brakowało. Pierdolety! Jeszcze raz mnie żmiło, zaciągnij to ci łeb urwę! Ja ci mogę co innego urwać. Chodźcie tym, ja pierdolę! Co taka zasna pani robi w takich zakątkach lasu? Idziemy do świątyni Nutri. Życie wam niemiłe. Jeszcze wymawiać jej imię. Wybacz, wiem, że nie wolno. Istaren, co ty robisz? Ufasz im? To wybawicielka, Gabriel. Że co? Nie czujesz jej aury? No zresztą, po co czuć aurę, spojrzy jej w oczy. Poza tym, Gabriel, czy on ci kogoś nie przypomina? Kogoś znajomego? Raczej wątpię. Tak. Uważajcie na siebie w tych lasach. Tu nie jest bezpiecznie od czasów. Mniejsza. Uważajcie, idźcie cały czas szlakiem. Nie schodźcie z niego. Bo jeśli zejdziecie, już nigdy na niego nie wrócicie. Idziemy, Gabriel. Na nas czas. Ach, cholerny, fałszywy alarm. Kiedy indziej odrobisz głowę?
Wybaczcie. Nie myślałam, że elfy mroczne mają takie zasady. Najwyraźniej wierzą w swoją wybawicielkę. Aby to nie był ich błąd. Może niech sobie jeszcze wyżej pierdolą tą świątynię, bo przecież ona jest za nisko. Co za kretyn wymyślił takie konstrukcje. Sama droga nie jest tu przyjemna. Każą jeszcze zapieprzeć na górę. Jebcie się, bogowie. Jebnijcie barankiem w ścianę, zanim znowu wymyślicie sobie takie konstrukcje. Już? Tak. Super. No w końcu. Czyli tutaj się rozdzielamy? Najwyraźniej tak. Jakieś ostatnie słowa? Ostatnie słowa? No, wiecie, jakbyśmy nie mieli stąd wrócić. Słyszeliście, Marsyla, że tu nie jest bezpiecznie, jeśli pozwolicie, zacznę pierwszy. Bardzo was wszystkich kocham, oprócz ciebie. Kto następny? Ty nie! Dzieci ryby i szmaty głosu nie mają. Cedric? Miło było was wszystkich poznać. Polubiłem was. O, uroczo. Raymond? Dziękuję, Raymond, za te cudowne milczenie. To było wzruszające, Delilah. Również się cieszę, że was poznałam i że właśnie z wami tu jestem. Niczego bym nie zmieniła. Delilah! Tak? Ty chcesz, żebym beczał jak dziecko? No chodź tu! Izak! Będę beczał. Dobrze, nie przedłużajmy już. Czas jest dla nas priorytetowy. Racja! Ja z tobą idę. Trzymaj się ode mnie z daleka. O cholera. Ale dobra, zanim. Proszę. Postarajcie się na jeden moment dogadać. Nie chcę wysłuchiwać waszych kłótni podczas całej drogi. Po prostu jakby pogódźcie się, a raczej no po prostu postarajcie się na czas wyprawy. Dobrze? Nie chcę, żebyście się tu poszarpali. Dobra, a teraz chodźmy. To okrutny proces. Nie bez powodu nazywają to elfy mrocznymi. Brutalne, bez jakichkolwiek skrupułów. No i
w gorącej wodzie kąpane. Jednak są też bardzo dobre w tworzeniu strategii, w ładaniu wszelaką bronią i są odporne na mroczną magię. Ciekawe, jednak te elfy w lesie nas nie zaatakowały, a ponoć nie lubią gości. Tak, jednak nie każdy gość to elfia wybawicielka. Nie tylko elfy twojego rodu są zagrożone przez Ciriona, tylko cała Ardenety. Rozejrzyjmy się. Dobry pomysł. Delilah, możemy pogadać? Jasne. O co chodzi? Ty, Ray... jesteście... razem? Tak, to żadna tajemnica. Nie jesteśmy jakoś długo, ale... tak. Jak się z nim czujesz? Jest okej, czy... Wiesz, na razie trudno mi określić. Dalej się poznajemy, my wszyscy, nie tylko ja z Rayem. Nie boisz się go? Wiesz, ja w sumie... nie boję się, nie... nie zrobił na razie niczego, co miałoby mnie przestraszyć. Nawet po ostatnim razie nie boisz się, że może to się powtórzyć i mógłby ci zrobić krzywdę? Nie sądzę, że chciałbym mi zrobić krzywdę. Nawet jeśli mogłoby to tak wyglądać, to wątpię. Znaczy, trochę się obawiam, ale jakby nie przeraża mnie ten fakt. Bynajmniej na tyle, żebym miała się go bać. A jeśli coś by ci zrobił? Ale nic mi nie zrobił. Mam gdybać, że jeśli coś mi zrobi, to co, mam go zostawić? Albo wyrzucić, zbić, wyzwać? Cedric, nic mi nie zrobił. Jeśli doszłoby do takiej sytuacji, to... raczej... nie wiem, jakbym zareagowała. Jakby do tego doszło, to może... wtedy bym wiedziała, ale nie teraz. Ja jakby o tym nie myślę. I wątpię, że chciałbym mnie skrzywdzić. Nie czuję, jakby chciał. Czemu go tak bronisz? Nawet po tym wszystkim. Trochę mnie to irytuje. Wybacz, Delilah, ale... no naprawdę, nie znamy się i jakby, no nie wiem, traktujesz go jak wszystkich, których byś miłowała. Jakby, nie wiem, był jak Natalie i Marcel razem wzięci. Fakt to fakt. Nie znamy się wszyscy jakoś bardzo długo, ale 2 miesiące to nie jest też mało. Ludzie mogą się przywiązać. Ja do was się przywiązałam i... nie wyobrażam sobie życia bez was. W sumie, gdyby nie Raymond, nie bylibyśmy tutaj wszyscy teraz. Jak to? To on mnie nauczył, żeby nie oceniać was w sposób taki, jak o was piszą. Jakby... bardzo dosadnie mi to wyjaśnił. Poza tym był ze mną bardzo szczery. Cały czas jest ze mną szczery i jakoś mnie jeszcze nie okłamał. Więc w sumie tym zapunktował i... po prostu dzięki niemu zaczęłam wierzyć w innych. Istoty, które pomimo, że są uznawane za okrutne, są wręcz przeciwne. Czyli dzięki niemu zmieniła się nas zdanie. Nie wiem, czy mam mu dziękować, czy... rób, co uważasz za słuszne. Ale ja tam sądzę, że wszyscy... czymś zapunktowaliście, dzięki czemu ufam wam bezgranicznie i nie wierzę, że któryś z was chciałby mi zrobić krzywdę. Też ci ufam, Delilah. I naprawdę bardzo cię lubię. I naprawdę nie chciałbym cię skrzywdzić.
Wręcz przeciwnie. Jestem tu, by cię bronić i... Naprawdę, zrobiłbym wszystko, żeby nic ci się nie stało. Też ci ufam, Cedric. I też nie chciałabym, żeby coś wam się stało. Zależy mi na was i... Mam nadzieję, że niczym sobie u was nie nagrabiłam. No, może troszkę. Przepraszam. Dobra, idę jeszcze sprawdzić drugi pokój. Dobra, jak skończę, to dojdę. Przestań. O co ci chodzi? Nie wykorzystaj zgody zawartej przy Delaney, by się do niej zbliżyć. Niczego nie wykorzystuję. Nie jestem idiotą i widzę, co robisz. Nawet jeśli próbuję, to co? To nawet Delaney nie będzie w stanie cię obronić. Ej, chłopaki, chodźcie to zobaczyć! Pamiętaj, Cedric. Te słowa nie zostały rzucone na wiatr. Zobaczcie, tam jest krąg do przywołania. Nawet ołtarz jest. Widać, że tu czcili swoją boginię. Oddawali ofiary za godne dary. W dodatku, nie byle jakie ofiary. I jakie? Elfy. I jak to elfy? No jak widać, doszło nawet do takich rzeczy. Rozejrzyjmy się. Dosyć szczegółowo, nawet jak na zwykłą mapę. Mapa, która pokazuje wszystkie wejścia i wyjścia, obejścia. Jednak haczykiem jest to, że mapę widzi tylko on. On albo jego potomek, którego też tu nie ma. Co? Niemożliwe. Jest kurwa niemożliwe. Raymond, chodź pomóż mi zobaczyć te kamyczki. One są dziwne. Emanuje od nich jakaś dziwna energia. A jest ich tu pełno. Ray? Raymond? Co się dzieje? Wołam cię, jesteśmy obok. Wszystko okej? Tu jest w porządku. O co chodzi? Znalazłam jakieś dziwne kamyczki, które emanują jakąś energią. Chciałam, żebyś mi pomógł. Może będziesz coś widział. Tak, tak. Już. Zaraz. Wszystko.
wszystko w porządku, jesteś jakiś nieobecny. Tak, wszystko gramy, nie musisz się martwić. Słyszałeś to? Tak? Co się dzieje? Ramzes cię wysłał? Co cię to obchodzi, kto mnie wysłał? Stęskniałam się za tą skalną mordą. Co, całe szczęście, że on za tobą nie, tak jak i ja. Czemuś sam tu nie przyszedł, tylko wysłał odludka, który woli towarzystwo zwierząt? Wiesz, zwierzęta przynajmniej słuchają, kiedy się mówi do nich spierdalaj. No wiesz, ty masz na przykład z tym problem. Bardzo śmieszne. Co, nie? Pamiętam, jak kiedyś tego głosu lubiłeś słuchać. Koił twoją rozdartą duszę. Uspokajał, gdy nerwy brał nad tobą górę. Tak samo lubiłeś, gdy te dłonie głaskały cię po twarzy. No i... Dopóki nie okazałaś się zwykłą, puszczowską, zdradliwą i kłamliwą żmiją. Łapy przy sobie, bo się z nimi pożegnasz. Biedny, niekochany, mały potworek. Mały izoczek. Oj, Iza. Biedny, niekochany, mały potworek. Mały izoczek. Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw! Coś się stało? Wejdź z mojej głowy i przestań grzebać w moich wspomnieniach! Bo co? Bo zobaczysz coś, czego będziesz żałować. Smakowity kąsek. Czego szukaliście w świątyni naszej bogini? Już mówię, nie wasz zasrany interes. Oj, chyba nasz kochaniutki. Gdyby nie to, że mam ochotę cię zjeść, na pewno będzie przygarnęła. To, podziękuję. Lubię niedostępnych, są smaczniejsi. Bierz go do woli. Tylko się zgrywa. A co, kolego zazdrośnie? Nie kolega, tylko to po prostu kawał chuja. Co to jasnej cholery? Oho, koleżanka wśród żywych! A szkoda. To wy dawaliście elfy w ofierze. Smaczna i dodatku nie głupia. Poprycz! Bo? Lepiej byś się nie dowiedział. A od kiedy to elf półkrwi, a zarazem Wenandi przejmuje się życiem elfki, w dodatku światła? Najwyraźniej naszemu małemu złodziejaszkowi mapy, jedynej w swoim rodzaju, zależy na małej elfce światła. Mamy pretekst, by zmusić go do gadania. Tylko spróbuj. Chyba, że zrobimy na odwrót. Może byłoby tak lepiej. Cicho! Nawet ich nie rusz! A może jednak? Nie! W takim razie oddajcie mapę! Ona jej nie ma. Poza tym, po co wam mapa, której nawet nie możecie przeczytać? By bawić głupców na ofiarę pasi! Siedzimy tu od stuleci! To nasze jedyne pożywienie od upadku Erdenedi! Upadku? Czwórka rodzeństwa nie jest w komplecie, przez co Erdenedi nie funkcjonuje tak, jak powinno. Elfy mroczne dziczeją, nocne tracą rozum, ślepną.
Elfy leśne są obłąkane i schowały się gdzieś w lesie, a światło to tchórzy głupcy, otępiały przez brak boskiej elfiej czwórki panującej nad harmonią tego świata. Jedyna nadzieja w wybawicielce, ewentualnie w potomku Rejtana, który jest w stanie zwrócić nam naszą bogini. Nutri? Nie wymieniaj jej imienia, głupcze! To może zabić! Zabobony. Elf Światło powinien zapłacić za tchórzostwo i pozwolenie na to, by głupiec zepsuł ten świat! Ona jest jedyną nadzieją na ocalenie Ardenili. To wasza wybawicielka, elfka, która ma was ocalić. Tak? I co? Mamy ją wypuścić? Tak. Lepiej będzie bronić Ardenili w moim żołądku. Proszę mnie! Bierz mnie! O co to nie? Może się dogadamy? Wiesz, jakoś nie mam nastroju na układanie. Możemy pogadać, może? No proszę, jednak potraficie gadać. My się znamy? Primodalis Pue, Natum ex particula nigra, et alba energia, sola incarnatio tuorum fratrum.